Pan z wami. I duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z prawem pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Chłopiec zaś rósł i napierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z nim. Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi, szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni. Siedział wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdumieni mądrością jego umysłu i odpowiedziami. Gdy go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja pełni bólu szukaliśmy ciebie. On im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, od tego punktu szczytowego, jakim jest nasza Eucharystia, od chwili, kiedy patrzymy na Betlejem, rozpoczyna się, tak możemy powiedzieć, ziemska historia Jezusa. Ta ziemska historia Jezusa, ona jest wpisana w konkretne miejsce, w konkretną epokę. Pozwolę sobie przypomnieć wam raz jeszcze tę epokę. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I. Oto w tej części naszych rozważań chcemy zobaczyć to bogactwo misteriów dzieciństwa Jezusa. Chcemy zobaczyć wydarzenia, które wtedy się rozegrały i chcemy zobaczyć ich, jakie one mają znaczenie dla naszej wiary. Zacznijmy od naszego patrzenia na Betlejem. Spróbujmy zobaczyć to Betlejem jako miejsce wybrane przez Boga. I to nie tylko dlatego, że tak powiedział prorok pański, co zapisano w księdze Micheasza w 5 rozdziale w wersecie 1. Przypominałem dzisiaj ten tekst. Ale, moi drodzy, chcemy zobaczyć to miejsce, w którym wydarzyła się, albo w którym działa się historia zbawienia. Nieprzypadkowo było to Betlejem. Bóg je wybrał, Betlejem jako dom chleba. Co widzimy w Betlejem, w tej takiej duchowej historii? Co możemy zobaczyć? Z jednej strony
możemy zobaczyć, że Betlejem to jest miejsce, gdzie została pochowana ukochana żona, w pobliżu Betlejem została pochowana ukochana żona Jakuba. Przypominacie sobie, gdy wspominałem w tej poprzedniej konferencji Jakuba jako tego, który był przodkiem Jezusa, to jego nieszczęście z tym, że te cztery żony posiadał. Jedna spośród nich, Rachela, ona została właśnie w Betlejem pochowana. Dalej patrzę na Betlejem i przypomina mi się historia innej wspaniałej kobiety. Miała na imię Noemi i potem Rut. Dwie kobiety i Betlejem jako miejsce, z którego Noemi musi uciekać razem ze swoją rodziną, bo brakowało chleba. A kiedy w Ziemi Świętej brakowało chleba? Tylko wtedy, kiedy lud Boży był niegodziwy, kiedy lud Boży był niebogobojny, bo Pismo mówi wyraźnie, deszcz przyjdzie do Ziemi Świętej, pogoda będzie i plony będą tylko wtedy, jeżeli będą żyli według Bożego prawa. W epoce sędziów byli niegodziwi. W epoce sędziów byli zbuntowani. I wtedy Pan zamknął niebo. I Betlejem, które znaczy tyle etymologicznie, co dom chleba, okazało się miejscem głodu. I dlatego Noemi razem z mężem i ze swoimi synami musi uciekać. I tu widać pewien paradoks, że miejsce, które Bóg przeznaczył, żeby było miejscem błogosławionym, staje się miejscem przeklętym, bo lud Boży jest niegodziwy. I potem ucieka do Moabu. Tam w Moabie przychodzą na nią nieszczęścia. Umiera najpierw mąż, potem umierają jej synowie. Zostaje sama z synową i postanawia, wracam do domu. Przychodzę do Betlejem. I potem Rut chce, która jest Moabitką, wracać chce iść razem z nią. A ona mówi, nie idź ze mną, zostań do siebie, wróć do swoich, do swojego Boga, do swojego ludu. Ona mówi, nie, ja chcę, żeby twój lud był moim ludem, twój Bóg, żeby był moim Bogiem. I potem widzimy, że Betlejem ze śmierci rodzi się życie. Bo w Betlejem rozpoczyna się niezwykła historia. Oto Moabitka, poganka, która chce być wierna Bogu, zostaje włączona przez Booza, zostaje włączona do ludu Bożego. Moi drodzy, być może uważni badacze Pisma spośród was wiedzą to, a dla innych może to być zupełnie nieznana wiadomość, że Pan powiedział, że Moabita nawet do 10 pokolenia nie może wejść do ludu Bożego. Ale nagle okazuje się, że jest Moabitka, jest kobieta, która jest zdeterminowana, która ma wiarę w Boga. I że wiara w Boga może sprawić, że oto poganka zostaje włączona do ludu Bożego. Gdzie? W Betlejem. Betlejem jako miejsce, gdzie żyje rodzina Booza i z tego miejsca wychodzi potem Mesjasz. Ale najpierw jest to niezwykłe miejsce, gdzie poganka może doświadczyć miłosierdzia Bożego i być włączona do Bożego ludu. Rozumiecie, dlaczego władcy przyszli do Betlejem? Mędrcy ze wschodu? Jakbyście zastanawiali się, gdzie jest Moab położony, a gdzie Betlejem, oni musieli przez ziemię Moabu przechodzić. Przyszli do Betlejem z tego samego kierunku, z którego przyszła Rut. No ale to te mapki, które tam macie, to one między innymi po to tam są, żebyście mogli sobie tak polukać i popatrzeć, jak to w życiu Pana Jezusa różne rzeczy się dzieją.
Dlatego mówię wam o duchowej historii Betlejem, że tam poganka wchodzi do Bożego ludu. Dalej, oczywiście widzimy, że i teraz ta poganka moabitka lub jest prababcią króla Dawida, czyli w żyłach Mesjasza płynie moabicka krew, pogańska krew, można powiedzieć, nie jest czystym. Dlatego nie możemy mówić tylko o, jak to się mówi, że Mesjasz posiada więzy krwi tylko z Żydami, ale posiada też więzy krwi z Moabitami przez ród Moabitkę. Ale to jest miejsce, czy to jest temat na inne rozważanie. Tutaj chcemy zobaczyć, że Betlejem jest tym miejscem, gdzie żył król Dawid. W Betlejem dokonało się namaszczenie króla Dawida na króla. Dawida na króla Izraela. To tam właśnie przyszedł prorok Samuel, wylał oliwę na jego głowę. Mamy więc Betlejem jako miasto, jako wieś, miasteczko, w którym dokonują się wielkie rzeczy. Kiedy spojrzymy na Betlejem przez pryzmat Nowego Testamentu, odkrywamy, że Betlejem jest miejscem, gdzie Bóg przychodzi na ziemię. Betlejem jest tym miejscem, w którym następuje spotkanie nieba z ziemią. To jest, moi drodzy, niezwykłe. Dlaczego? Dlatego, że takie było mniej więcej zadanie świątyni w Jerozolimie. Tam był tron Boży. Tam Bóg zasiadał na arce. A gdy nie było arki, tam Boża chwała przebywała. Ale odkrywamy, że w Betlejem, gdy przychodzi Mesjasz, niebo, Bóg przychodzi na ziemię. Po co przychodzi? Jaki jest cel Jego przyjścia? Na początek możemy powiedzieć, aby spotkać się ze swoim ludem, aby spotkać się z resztą Izraela. I tą resztą Izraela jest matka Maryja, tą resztką Izraela jest Józef Sprawiedliwy, później okaże się, że tą resztką będzie Anna, będzie Sprawiedliwy Symeon. Do Betlejem przychodzą Anabim, czyli ubodzy, przychodzą pasterze. Do Betlejem wreszcie trafiają mędrcy ze wschodu, magowie. Przychodzą ci, którzy są przedstawicielami pogan. Można powiedzieć, od Betlejem zaczyna się nowy sposób spotkania Boga z człowiekiem. Nowy sposób. Czyli dokonuje się jakiś początek. Ale zobaczcie, przychodzi Betlejem jako miejsce, gdzie Bóg spotyka się ze swoim ludem. To znaczy, że spotyka się z Żydami i nie Żydami. Okazuje się więc, że tutaj rodzi się koncepcja nowe, inne rozumienie ludu. Nie ze względów krwi, ale ludu ze względów na wiarę w Mesjasza. Tam, tak mogę użyć kaznodziejskiego zwrotu, u stóp betlejemskiego żłóbka rodzi się nowy lud Boży. Lud Boży zjednoczony wiarą w Jezusa. Lud Boży z Żydów i nie Żydów. Tam, można powiedzieć, widzimy zapowiedź tego, czym ma być Kościół. Ale kiedy patrzę na Betlejem i widzę, że Bóg tam się pojawił, to pojawia się też po to,
aby doświadczyć ludzkiej biedy, aby się uniżyć. Doświadcza ludzkiej biedy w takim znaczeniu i materialnym. Doświadcza ludzkiej biedy, bo rodzi się w stajni, bo rodzi się w żłobie. I tutaj znowu starożytna kolęda przychodzi nam z pomocą i mówi, może w taki cukierkowy sposób, ale opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Tak bardzo prosto, ale jednocześnie głęboko zostaje przedstawiona myśl o tym, że Syn Boży doświadcza ludzkiej biedy. Że Syn Boży doświadcza tego, co się nazywa uniżeniem. Dla nas, wychowanych trochę w cywilizacji innej, nie jest faktem uniżenia to, że człowiek staje się dzieckiem. Ale tutaj widzimy, że Syn Boży staje się dzieckiem i On jest zależny od wszystkich. Zwróćcie uwagę, że jest, godzi się być zależnym od, no od świętego Józefa. Chłop dłużej by pospał, Herodianie zamordowaliby. Zobaczcie, to jest to wejście w uniżenie, kiedy on godzi się na to, żeby być zależnym od od ojca, od opiekuna i od matki. Gdybyśmy czytali komentarze, czy też homilie ojców Kościoła na uroczystość Narodzenia Pańskiego, kobiety, które tutaj jesteście, niezwykłe są fragmenty opisujące, że był karmiony mlekiem matki. Nie? Jak gdyby nie skazał się, ale był uzależniony od tego, żeby dostać jeść od swojej matki. Nie było ambrozji, tylko było normalne mleko matki. I tutaj jak będziecie katechizm czytali, to będziecie mogli zobaczyć, że tym wydarzeniem, które nam pokazuje realność tego, to są nawet te jego pieluchy. Wszystko, co dotyczy Jezusa, więc dlatego tutaj wam pokazuję, że tam w Betlejem dokonuje się jak gdyby zejście bardzo nisko. Jeżeli byśmy spojrzeli na ikony prawosławne, to w ikonach prawosławnych, jak jest pokazane Boże Narodzenie, to Dzieciątko Jezus jest zawinięte w te pieluchy w taki sam sposób, jak na innych ikonach zawinięte jest ciało Jezusa umarłego, zdjęte z krzyża. Bo w ten sposób chciano jak gdyby pokazać, że już tam w tym Betlejem jest prawdziwe uniżenie. Że tam jest prawdziwe zejście, prawdziwa kenoza. Tutaj teologia zachodnia trochę i nasza praktyka zamieniła święta Narodzenia Pańskiego w taki wątek świąt rodzinnych. I tutaj my cieszymy się, czy często się ludzie cieszą tym klimatem. Ale od strony duchowej to są święta uniżenia. Niemalże to jak Wielki Piątek. I dlatego ta teologia to tak pokazuje, że w tym dzieciątku ono jest tak te pieluchy pozawijane. Tu daje wam klucz do czytania ikon. Jeżeli kiedyś będziecie chcieli zobaczyć, to porównajcie sobie. Że małe dziecko jest tak powiązane w te pieluchy, jak na innych ikonach Chrystus, umarły i złożony z krzyża. I żłób jest jak grób. To jest to uniżenie. Więc od samego początku, jak gdyby, widzimy Chrystusa, który jest uniżony. Betlejem, więc
jest jako tym miejscem, gdzie Syn Boży doświadcza ludzkiej biedy, doświadcza ludzkiego uniżenia, doświadcza ludzkich braków, tak? Jak braków doświadczyła Noemi, gdy z Betlejem musiała uciekać. Oczywiście, i to jest ostatnie, jak gdyby to znaczenie takiego Betlejem, na które warto zwrócić uwagę, to jest to, że w Betlejem, patrząc na Syna Bożego, który staje się dzieckiem, rozumiemy to, co Jezus potem powie, że wobec Boga trzeba stać się jak dziecko. Że wobec Boga trzeba stać się, trzeba się uniżyć, żeby się na nowo narodzić. I widzimy Jezusa, który rodzi się, który staje się dzieckiem, Jezusa, który rozpoczyna, którego droga fizyczna jest obrazem drogi duchowej, którą każdy z nas musi iść w pewnym momencie życia, więc gdy mamy wiarę, gdy rodzimy się na nowo, to patrzymy na nowonarodzonego i mówimy, no to teraz muszę tak jak Ty wzrastać. Teraz muszę tak jak Ty się rozwijać. Tego nikt za nas nie zrobi. To jest tylko taka krótka synteza Betlejem. Potem zaczyna się dzieciństwo Mesjasza. W tym dzieciństwie Mesjasza zwracamy uwagę na obrzezanie, zwracamy uwagę na to, że jest ofiarowany w świątyni, zwracamy uwagę na przyjście mędrców, na ucieczkę do Egiptu, na życie w Nazarecie i na jego potem pielgrzymkę do Jerozolimy i odnalezienie go w świątyni. Co nam mówią te wydarzenia z jego życia? Najpierw wydarzenie obrzezania. To widzimy, że przez ten fakt, że został obrzezany, zostaje włączony do potomstwa Abrahama. Już nie tylko przez więzy krwi, ale wchodzi w to przymierze abrahamowe, co jest związane z tym przyjęciem na siebie obrzezania, że zostaje poddany prawu Bożemu, że staje się tym człowiekiem, który jest powołany, aby wypełnić Boże prawo. Przypominacie sobie, jak niektórzy z Was przypominają sobie, kilkanaście dni temu nauczanie dotyczące Mesjasza, który nie przyszedł znieść prawo, ale przyszedł prawo wypełnić. Jezus wypełnia prawo w tym znaczeniu, że pokazuje, jak człowiek może w swoim życiu wypełnić wolę Pana Boga, że to, czego Bóg chce od człowieka, to może być wypełnione. I dlatego to jego obrzezanie inicjuje drogę, którą pójdzie Jezus. Drogę poddania Bożemu prawu. List do Galatów wspominany wczoraj mówił, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna zrodzonego niewiasty, zrodzonego pod prawem. To właśnie przez obrzezanie Jezus wchodzi pod prawo. Jezus przyjmuje na siebie to prawo. Zwróćcie też uwagę na to, że obrzezanie daje Jezusowi prawo do uczestnictwa także w kulcie. Że Jezus może wypełniać, uczestniczyć w kulcie Izraela. Zamienia się na taki fakt, że Jezus mógł chodzić do synagogi, że tam mógł uczestniczyć w modlitwach, że mógł czytać pisma, że mógł tłumaczyć te pisma, że mógł chodzić do świątyni. To jest wydarzenie związane, to wszystko związane jest z obrzezaniem. A dla autora listu do Kolosan
dla świętego Pawła, spójrzmy na chwilę do rozdziału drugiego tego listu do Kolosan, wiersze od 11 do 12. Mamy już? Czytam od wiersza 9. W nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkała na sposób cielesny i wy dostępujecie pełni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani Chrystusowym obrzezaniem, a nie ludzkim obrzezaniem waszego doczesnego ciała. Pogrzebani z nim przez chrzest, w nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił go z martwych. Ten fragment z listu do Kolosan, on pokazuje, że to doświadczenie obrzezania, które przeżył Jezus, ono zapowiada duchowe obrzezanie. Bo Pismo mówi w Starym Testamencie, że nie wystarczy obrzezanie członka, że jest potrzebne obrzezanie serca, że jest potrzebne duchowe obrzezanie. I teraz, jak w pierwszym przymierzu obrzezanie dotyczyło tylko mężczyzn, tak duchowe obrzezanie, które dotyczy uczniów Jezusa, jest obrzezaniem mężczyzny i kobiety. Jest to obrzezanie Chrystusowym obrzezaniem. Czyli jest to, moi drodzy, jeżeli tak można powiedzieć, że przyjmując dar chrztu, człowiek zostaje wprowadzony w tę duchową rzeczywistość. Jak Żyd był wprowadzany w duchową rzeczywistość przez obrzezanie fizyczne, tak uczniowie Jezusa mogą patrzeć na swój chrzest jako na duchowe obrzezanie. Oczywiście skuteczność tego obrzezania duchowego związana jest, jak słyszeliśmy w liście do Hebrajczyków, z wyznaniem wiary. To jest pierwsze, jak gdyby to misterium, to wydarzenie z dzieciństwa Pana Jezusa. Następne wydarzenie związane jest z pobytem Jezusa w świątyni. Po 40 dniach Jezus przychodzi, przynoszony jest do świątyni. Jest poddany takiemu, tak można powiedzieć, uczestniczy w kulcie Izraela w ten sposób, że rodzice, że matka jego najpierw składa za siebie ofiarę oczyszczenia. Kobieta, która urodziła mężczyznę przez 40 dni, nie mogła uczestniczyć w kulcie. Uważana była za rytualnie nieczystą. W takim znaczeniu rytuału, to nie, że była gorsza, tylko po prostu to był jak gdyby taki dany czas, żeby kobieta mogła, żeby się nikt do niej nie dobierał, żeby mógł jej organizm też dojść do takiej równowagi. Ale w tym czasie, po 40 dniach, przychodziła do świątyni. I tam składana była ofiara na oczyszczenie. I widzimy, że Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Ale oprócz tej ofiary, którą składała kobieta za urodzenie, za oczyszczenie, była jeszcze jedna ofiara. Jezus był pierworodnym synem. Dlatego należało wtedy złożyć w świątyni ofiarę za każdego pierworodnego syna płci męskiej. On należał do Boga. On był własnością Boga. Od czasu, kiedy w Egipcie Bóg przez anioła śmierci ocalił pierworodnych Żydów, a wygubił pierworodnych Egipcjan. Każde pierworodne płci męskiej było własnością Pana Boga. Co to znaczy? Było przeznaczone do Bożej służby. Potem tę służbę przejęli lewici, ale został zwyczaj, aby każdego pierworodnego syna wykupić, żeby złożyć za niego ofiarę,
żeby go wykupić. Nie był, to nie, że nie był już własnością Boga, ale jak gdyby tę służbę, którą mieli robić pierworodni, wykonywali za niego lewici. I ta ofiara zostaje wtedy w świątyni za Jezusa też złożona. Przy czym to, co dla nas jest ważne, to, co odkrywamy, że Jezus jest jako pierworodny, jest tym, który należy do Boga i Jego całe życie związane będzie z wypełnieniem służby Bogu. Ale to wydarzenie, to, które pokazuje posłuszeństwo rodziny Jezusa wobec Bożego prawa, ono w nim widzimy jeszcze inne działania Bożego Ducha. Oto Symeon i Anna to ci sprawiedliwi Starego Testamentu, którzy witają, którzy przyjmują Mesjasza wchodzącego do swojej świątyni. Zwróćcie na to uwagę, że w osobie Anny i Symeona przedstawieni są ci wszyscy bogobojni, że tam jak gdyby w nich streszcza się historia Starego Testamentu, historia świątyni, historia ofiar, historia synagog. Bo to są ci, którzy żyjąc w bogobojności oczekiwali tego momentu, kiedy Pan przyjdzie do swojej świątyni. W komentarzu spotkałem takie słowo: Izrael oczekujący wychodzi na spotkanie zbawcy. I teraz jest w tych dwojga ludziach, jest jak gdyby mocno pokazany prymat wiary. Bo co z tego, że Symeon miał objawienie, że nie ujrzy Mesjasza, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza? Jakiego Mesjasza on widzi? On widzi dziecko. Jego wiara, że to dziecko, które on trzyma w ręku, jest tym Mesjaszem. To jest to dziecko. Anna widzi to samo dziecko. W tym momencie widzimy, że żyjąc według Bożego prawa, jak gdyby żyjąc w tej bogobojności, oni doszli do takiego poziomu, w którym tylko wiara w Boże Słowo, wiara dzięki Duchowi Bożemu pomogła im rozpoznać Bożą rzeczywistość. Rozpoznanie Bożej rzeczywistości możliwe jest dzięki wierze. I teraz dalej, kiedy widzimy, że Symeon rozpoznał w dziecku Mesjasza, ma odwagę mówić: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, przygotowane dla wszystkich narodów. Ma odwagę powiedzieć, że jest to światło na oświecenie pogan, że jest to chwała Izraela. On widzi tylko dziecko. On widzi tylko dziecko. Ale znowu Bóg odkrywa przed nim prawdę. Możemy więc zobaczyć i, tak mogą powiedzieć, uczyć się. Możemy się uczyć, że dzięki wierze człowiek rozpoznaje obecność Mesjasza w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, że dzięki wierze człowiek widzi dzieło Mesjasza, widzi to, co Mesjasz ma uczynić. I widzimy, jakie są Boże priorytety, że widzimy, że tym priorytetem jest zbawienie dla wszystkich narodów, że Mesjasz ma światło przynieść dla pogan, że będzie chwałą Izraela. Zauważcie, a to wszystko jest widoczne w małym dziecku.
Jeszcze nic się nie wydarzyło. Jeszcze nie ma żadnego znaku, który by to pokazywał. Jest Duch Boży, jest sprawiedliwy Symeon i Anna, jest małe dziecko, które rodzice przynoszą do świątyni. I potem odkrywamy, jak gdyby po tym kontekście, gdzie dziecko zostaje wprowadzone czy poddane obrzędom Izraela, wprowadzone w Boże prawo, potem odkrywamy, że przychodzą mędrcy ze wschodu. Widzimy, że Mesjasz zostaje pokazany jako ten, który naprawdę jest dla całego świata. Widzimy, że poganie mogą odkryć Mesjasza. Widzimy, że poganie mogą rozpoznać Mesjasza. Ale czego potrzebują? Czego potrzebują poganie? Potrzebują kogoś, kto im wskaże. Kogoś, kto im wyjaśni. Potrzebowali tego świadectwa Pisma, który im powie, idźcie do Betlejem. I to jest bardzo ważne, ponieważ patrząc na wydarzenie z mędrcami ze wschodu, z magami, odkrywamy prawdę o tym, że człowiek sam z siebie, który nie ma wiary, nie zna Jezusa, nie zna Ewangelii, ma w sobie tęsknotę, czegoś poszukuje, sensu swojego życia. Ale na swej drodze, żeby mógł znaleźć Mesjasza, potrzebuje świadka. Potrzebuje świadka, który mu pokaże. Potrzebuje świadka, który mu niejako wskaże drogę, gdzie go można znaleźć. To nie jest tak, że gwiazda. Gwiazda ich doprowadziła do pewnego momentu, potem jej nie było i dopiero gdy przyszło światło od Żydów, którzy powiedzieli, że w Betlejem się ma narodzić, dopiero wtedy niejako gwiazda się na nowo pojawia i oni idą i cieszą się, że ta gwiazda jest i znajdują Mesjasza i zginają przed nim kolana. Ale zauważcie, kiedy teraz patrzymy, czy każdy z nas może spojrzeć na swoją duchową historię, to zobaczcie, my możemy zobaczyć, możemy to odkryć, że Pan Bóg przyprowadza, czy postawił na naszej drodze człowieka, który nam wskazał, czy który nam wskazuje drogę. Jestem tutaj taki przekorny i mogę powiedzieć tak. Jak ktoś jest Żydem, to jemu wystarczy pewno Stary Testament i zachowywanie prawa do tego, żeby odnaleźć Mesjasza. Ale jak ktoś nie jest Żydem, to potrzebuje kogoś, kto ci wskaże, kto ci pokaże, nauczy. Kogoś, kto ci odkryje i powie, idź tam, Betlejem, tam jest Mesjasz. Można całe życie uczestniczyć w życiu Kościoła, a jeśli się nie będzie miało odwagi słuchać nauczania, to okaże się, że z tym Mesjaszem się człowiek rozminie. Że nie będzie go widział. Że będzie tak jak mędrcy, którzy idą do pewnego momentu, mają to swoje pragnienie, szukają i chcą czegoś, ale potrzebują tego, kto im wskaże. I dlatego tak ważne jest to, aby ci, którzy już odrobinę duchowego życia zakosztowali, żeby mieli odwagę wiedzieć, gdzie mogą znaleźć Jezusa, żeby mieli odwagę powiedzieć, idź tam, idź do Betlejem. Tym Betlejem jest
tak jak pokazywałem, nie tylko miasto, nie tylko wieś, ale tym Betlejem może stać się to wszystko, gdzie może stać się to, gdzie człowiek rodzi się dla Boga. Dla mnie tym Betlejem był ruch Światło Życia, gdzie usłyszałem słowa Ewangelii, gdzie mogłem usłyszeć, gdzie zostałem zaproszony, aby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I też zostałem tam poprowadzony. Ktoś mi wskazał tamtą drogę. Dla innych z nas, tym Betlejem chciałbym, żeby dla wszystkich z Tarnowa Podgórnego, żeby była parafia, kościół nasz. Tym Betlejem, do którego możecie przyprowadzić swoich ludzi, którzy szukają, pragną, tęsknią, żeby mogli usłyszeć i zobaczyć, tam jest Betlejem, tam niebo styka się z ziemią, tam się rodzi nowe życie. Tak to widzę ci mędrcy ze wschodu. To nie jest coś krótkiego, to jest coś, co się szybko dzieje, nie? Wiadomo, że to około 2 lat tam trwało, kiedy pojawili się mędrcy. Potem jest ucieczka do Egiptu. Widzimy więc, że to wydarzenie pokazuje nam, że ciemność uderza w Mesjasza. Że w życie Mesjasza wpisana jest męka. Że to jest ten znak, któremu się sprzeciwiają. Że jego udziałem jest cierpienie. I teraz uwaga, uwaga, bo będą mocne słowa. Moi drodzy, zło. Zło systemowe, które reprezentuje Herod, nie zna żadnych barier. Jest w stanie zabić, zamordować nawet dziecko. Do końca życia sobie zapamiętajcie, że jeżeli ktoś służy złu systemowemu, zamorduje, po tym go można rozpoznać. Ponieważ dziecko jest pewnym symbolem bezbronności, bezradności, zgadza się? Nie jest dla nikogo zagrożeniem. Dziecko nie stwarza zagrożenia. Takie dziecko, małe dziecko. Ale zło systemowe, które reprezentuje Herod, ono jest bezwzględne. Dla obrony swojego interesu jest w stanie zabić dziecko. Nie zna granic. To jest najbardziej dramatyczny fragment w dzieciństwie Jezusa. Dramatyczny w tym kontekście nie o uniżenie chodzi, ale o działanie siły zła. Ale to chcę, patrzcie, Herod, system. System Heroda. On jest w stanie zabić dziecko. Dalej, gdy widzę ucieczkę Jezusa do Egiptu, to widzę, że Egipt może być, jest miejscem schronienia. Egipt dla Żydów był miejscem domu niewoli, z którego wyszli. Ale ten dom niewoli może się okazać także domem schronienia. To znaczy, że są sytuacje, w których znajduje człowiek schronienie tam, gdzie wcześniej wydawało się, że tego schronienia nie ma. Jezus potem wyjdzie, powraca z Egiptu, bo Egipt nie jest miejscem do życia, ale Egipt może być miejscem przetrwania, gdzie człowiek się ukryje. Zobaczcie, mamy więc dramat Syna Bożego, ucieczkę, zagrożenie, ratunek,
I potem mamy Jego powrót. I potem Pismo mówi, że żyje w Nazarecie, że rozwija się. I tutaj można powiedzieć, że oprócz dramatycznych wydarzeń są wydarzenia, które dotykają codzienności. Większość tego czasu Jezusa w Nazarecie to była codzienność. Paweł VI, papież, gdy był w Nazarecie, mówił o szkole Nazaretu. Mówił o tym, że Nazaret jest szkołą, w której człowiek uczy się, że jest szkołą, w której człowiek uczy się odnajdywać Boga w codzienności, wzrastać w mądrości, w łasce. To jest działanie rodziny wtedy. To jest, proszę zauważyć, ta codzienność Jezusa, w której jest rodzina. On i Jego najbliżsi. Wiemy przynajmniej, że do 12 roku życia Jezus miał kompletną rodzinę. Żyli ojciec Jego i matka. I ostatni moment. Pielgrzymka do Jerozolimy i odnalezienie Jezusa w świątyni. Pismo mówi, że Jezus razem z nimi chodził do świątyni. Poszedł z nimi Jezus, gdy miał 12 lat. To nam pokazuje uczestnictwo Jezusa w religijnym życiu rodziny. Ale patrząc na tę scenę, widzimy autonomię Jezusa. Jezusa, który mając już 12 lat, no, ma świadomość tego, kim jest. Widzimy, że wyrasta ze swojej rodziny. To jest bardzo trudne dla rodziców. Matka i Józef mówią, jak to możliwe? Dlaczego nam to uczyniłeś? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Widzę więc Jezusa, który ma odwagę wyjść ze swojej rodziny. Współczuję Maryi i Józefowi tych 3 dni. Naprawdę. Wyobrażacie sobie, że przez 3 dni go nie mają i go szukają? Nie oszczędził im tego. Dlaczego? Bo wiedział, że taki jest czas. Bo wiedział, kim jest. Wiedział, że rola rodziny w jego życiu powoli się kończy. Że mama i tata niejako zrobili już swoje. Potem oczywiście wraca, jest poddany w takim znaczeniu, że jest posłuszny, że nie łamie autonomii rodziny, nie rozbija rodziny, ale wraca do tego domu już inny. Pismo mówi, że matka zachowywała i rozważała to w swoim sercu. Jestem przekonany, że nic już nie było tak samo po powrocie z Jerozolimy, jak było wcześniej. Bo Jezus pokazał im swoje miejsce. I teraz to życie w Nazarecie, o którym nic nie wiemy. No prawie nic nie wiemy. Bo jeżeli popatrzymy na Jezusa dorosłego, to możemy powiedzieć, co z ciebie wyrosło. Czyli znając jego początki, patrząc na jego stan finalny, to możemy wywnioskować, że jakaś ta harmonia się, ten rozwój się tam dokonywał. Że ten zawód musiał jakoś zdobyć, że i pisma musiał postudiować, i tej wrażliwości musiał trochę zakosztować, i życia się nauczył, obserwował, był dobrym, widzieliście, że był dobrym obserwatorem, nie? Dalej, to o tej wrażliwości na życie kobiet wam już wspominałem. O tej wrażliwości, że i nie miał lekceważenia do Samarytan. Jestem trochę przekonany, ale wybaczcie, jeśli się mylę,
że większość z was, a może i, no nie wszyscy, no może i wszyscy, mieli przekonanie, że u Pana Jezusa wszystko było takie gotowe. Że do tych Samarytan to tak wiadomo, bo taki doskonały, on się musiał gdzieś tego nauczyć. Że wobec kobiet, no to taki rycerski szanowni, to nie było tak, że on był gotowcem. Jezus nie był matrycą doskonałego człowieka, który się rozwijał tylko. Nie. Jezus był człowiekiem, ale który dokonywał wyborów. On, jak będę mówił, jak Bóg pozwoli dzisiaj wieczorem o tym kuszeniu, to on miał przed sobą życie albo śmierć. I to tylko na pustyni, to było tylko te trzy, to był taki mig. Ale takie pokusy to on miał ciągle. Niektórzy myślą, że Jezus nie miał pokus. Jakże by mógł nie mieć pokus? Prawdziwy człowiek. Tylko Jezus nie ulegał pokusom. Prawdziwy człowiek. Bo prawdziwy człowiek, pamiętacie, mówiłem wam wczoraj, jak on się nazywa? Syn? Syn człowieczy. Bo prawdziwy człowiek nie ulega pokusom. Tylko ten kopnięty przez grzech. Ten ulega pokusom. Ale prawdziwy człowiek nie. I dlatego to, co robi Jezus, to Jezus chce odnawiać w nas nasze człowieczeństwo. I wtedy jestem bardziej ludzki, kiedy nie grzeszę. A nie wtedy, kiedy robię skok w bok. To tak tylko, żebyście zobaczyli no właśnie Jezusa, który żyje i dalej rozwija się, żyjąc w rodzinie. I chciałem tutaj jak gdyby na koniec tylko powiedzieć, zapisałem sobie tak, jest nastolatkiem jak każdy inny. Więc jestem przekonany, że rodzice, którzy mają w domu nastolatki, powinni medytować i rozważać właśnie tę scenę. Niemalże werset po wersecie ją rozważać. Bo skoro taki Jezus się postawił, to nie myślcie, że wasz Piotruś na przykład, albo Andziula, albo inne, no albo Pawełek, że on się nie będzie stawiał. Anulka, ty też, ale twoich rodziców nie ma, więc tego nie mogę im powiedzieć, ale dla każdego z was musicie to przekonanie mieć. I to postawianie się nie jest grzechem. To jest najgorsze, najlepsze. Bo Jezus nie zgrzeszył. Czyli to, że wasze cielątko czasami stawia wam się i mówi nie chcę tego, to wcale nie musi być duch buntu. Bo może ono nie umie inaczej powiedzieć, że ma inną tożsamość niż wy. Jezus umiał rodzicom jasno powiedzieć, o co chodzi. A nasze dzieciaki mogą nie umieć tego tak jasno powiedzieć. Ale to jest, moi drodzy, tylko żebyście zobaczyli teraz, zbierając to wszystko, tę pierwszą część, te misteria wcielenia Jezusa, te wydarzenia w Jego życia. Żebyście popatrzyli Jezus w centrum. Jeżeli my będziemy tak sobie badali, czy odkrywali to wszystko, co dotyczy Jezusa, zobaczcie, jak z tego może przemieniać się nasze życie. Zobaczcie, jak my możemy budować biblijną tożsamość naszą, naszych rodzin, naszych dzieci. Jak bardzo możemy być pomocą dla innych, żeby im pokazać, zobacz, tu możesz spotkać Jezusa, ale też możesz powiedzieć, ja patrzę, ja się uczę, ja rozważam. Pierwszy tekst, który na naszym spotkaniu żeśmy rozważali. Wpatruję się w Jezusa. Rozważam go. Patrzmy na Jezusa. Zastanawiajmy się nad nim. Po to, aby widzieć, jak Jego życie pokazuje nasze życie. Jak On prowadzi nas, abyśmy szli za Nim po to, abyśmy mogli być z Nim w komunii. Amen.